W dzisiejszym odcinku ci widzowie będą wykupować garaże. Garaże, które są tutaj, jeszcze nie wiedzą, co jest w ich środku, a w środku są bardzo biednej temy i bardzo kozackiej temy. Co znaczy mniej więcej tyle, że każdy garaż to okazja na wzbogacenie się lub utratę swoich itemów, które się wystawi. No więc dzisiaj będziemy wraz z tymi tutaj panami licytować sobie rzeczy, które są w środku. A co jest w środku, to zobaczcie w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, 10 tysięcy łapek w górę i robimy z tego serię. Więc zostawcie łapkę w górę już teraz, by potem nie zapomnieć i subskrybujcie kanał, bo filmy są codziennie. Dobra, rana, i słuchaj, oni są już gotowi na licytację, tak totalnie, oni już licytacja. Dobra, więc słuchaj, pierwszy garaż. Dobra, panowie, pierwszy garaż. Nie wiadomo, co w środku. Ciekawe, ile rzucą. Kto da więcej? No tak, teraz oni będą musieli jakby zaproponować swoją cenę za ten garaż. Czekam na propozycję. Ja refila. Dobra, czyli mamy refil. 10 jedzonka, enchant i 15 diaksów. Enchant i 15 diaksów raz. Dobra. Mało. No, nie wiem, stary, enchant i 15 diaksów, dam shulker boxa. Shulker box raz. Dam enchant, siostrze jest dobra. Na razie shulker box najbardziej mnie przekonuje. Na mnie też. Więc jakby nikt nie przebije shulker boxa. Mogliby rzucić dwa shulker boxy. Mogliby rzucić dwa shulker boxy. S, dobra. To wejdziemy Gabrysia. Gabryś sprzedane. Dobra. Co, otworzyć garaż? Czekajcie, nie. Tepniemy Gabrysia. Daj shulkera, Gabryś. Ender chest. Dobra. Czekaj, najpierw trzeba mu dać ender chesta, żeby dał tego shulkera, dopiero potem będzie otwarcie magazynu, wiesz, żeby nie było, o dobra, dostałem shulker boxa. Shulker box faktycznie działa, możesz otwierać, dobra. To właśnie wylosował w środku, więc wylosował książki i ul za shulker boxa, więc jest to twoje. Dobry deal. Całość twoja, chłop. No przynajmniej troszeczkę książek zarobiłem. Ale tutaj ma chociaż, złoże tego. Czego? Jaksów. A nie masz błąd, stary. Tak, to jest anti-x-ray. No dobra, więc trudno jakby... Czekaj, może zbuduję mu schodki, stary, na górę, żeby wrócił sobie do gry. Wskakuj, jeszcze możesz kupić jeden garaż. Wskakuj. To teraz, skoro mamy pierwszy garaż sprzedany, jak widzicie, widzowie, no ten garaż nie był za bardzo bogaty, to chyba ranej możemy przejść do drugiego garażu. Garaż, hashtag 2. Za drugi magazyn daje jeden shulker wypełniony perłami. Dobra. Sebastian, najlepsza oferta na razie. Co on dał? Aha. Shulker wypełniony perłami. Perłami. Co, po jednej perle, czy... Nie wiem, stary, ale nawet gdyby, to i tak jest, no, najdroższe, jakby, więc nikt nie przebija. Tam był netherite'owa, ta leciała. Dobrze widziałem? Co netherite'owa? Klata. Klata? No nie wiem, czy netherite'owa klata. No dobra, więc dam koksa, cenne na craftedzie są, no nie wiem, czy takie częte i enchant refill. Dobra, teraz mamy kilka biedaków i kilka bogaczy, więc mamy tutaj wielką skrajność, jakby, wiesz. Ale wiesz, bogacze zaraz się wypłacą i będą musieli ci biedni licytować. No... Dobra, to typamy Sebastiana. Dobra, Sebastian, dawaj, itemy. A Ender Chesta muszę mu dać, no dobra, dobra. Więc zobaczymy, czy na pewno będzie miał tam te wszystkie perły. O, nawet niebieski shulker box. Zobaczmy, że w środku jest pełno Ender pereł. Więc dobra, zawartość jest twoja. To twoja wygrana. Ej, ale dobra, on dobrze, bo popatrz, on shulker boxa wygrał i 4 bloki netherytu, co sprawia, że wychodzi na plus. Jak zebrać? Może dalej licytować. Jak zebrać, ale oddaj mi to, jak ten, jak to wykopiesz. Oj, a to się długo kopie te emeraldowe, netherytowe bloki. No. Ja ostatnio powiedziałem netherite'owe, albo powiedziałem, właśnie nie wiem, widzę, się strasznie z mnie czepiałem, stary, że źle wymawiam netherite'owe. Jak się to wymawia? Netherite'owe, nie netherite'owe. Netherite'owe. Znaczy tego się nie spolszcza, nie? Netherite'owe. No ale stary, przepraszam, czy ty jesteś słownikiem języka angielskiego? Nie. Ja się tylko pytałem o opinię. Mogłeś odpowiedzieć miło, jakby. Dobra, ej, on naprawdę to długo kopie. Ej, ale patrz, teraz może obstawić, żeby kupić następny. Tak, to też jest to, że można obstawiać, żeby kupić sobie następne. Dobra, oddał mi ten. Zrobiłem sneak peek tego, co tam jest w środku. Czekaj, dobra, ale tylko tutaj nie mów widzom. Nie. Bo wiesz, bo widzowie też nie mogą wiedzieć. Dobra, to co? To lecimy w takim razie garaż numer 3. Garaż numer 3. Co oferujecie? O kurcze, ile ofert? 35 diak skill off, nether max set 7 bloków co? Antics. 24 emeraldy. Jakby Antix, stać cię, serio? Ten Antix, stary, on nawet VIP-a nie ma. Co może mieć? Tak. No, może udowodnić. No, czekaj, zobaczymy tak. 24 emeraldów, 16 pereł, help, żufia. Aqua Infinity 1, 1 złote jajko, 15 bloków żelaza. Okej, okay, czyli co jest lepsze, to? Czy 35 diach skillów, nether... Dobra, nie, ewidentnie, Antix. Nie no, Antix. Dobra, Antix, słuchaj, dawaj itemy, te, o których ten... On ma cały set, okej. Okay. 35 diamentów jeszcze.
jeszcze, poproszę. Aha, dobra, daję te diamenty, faktycznie jest 30. Jeszcze złoto. I czekaj, skąd ja, ojoj, czekaj, bo ja tutaj, w ogóle mam dużo rzeczy, czy on to mi je rzucił? Chyba tak, no. Bo to były 30 emeraldów, 20 złota, 32 emeraldy dostałem i kill off, o, Efinencji 5, Fortuna 3 i Jan Breaking 3. Nice. Okej, okay. Co jeszcze? Złote jabłko? O, chyba dobra, garaż jest twój, dawaj, otwieraj garaż. I w garażu bloki diamentów, blok złota, 4 bloki diamentów, 1 blok złota, więc no nie nazwałbym tego inwestycją z jego perspektywy. Jak myślisz, czy to się w ogóle opłacało? Prawie się opłacało, nie? Jakby to troszeczkę mniej. Ja mam pomysła. Ej, może dawaj jakiegoś chesta dziś zrób, bo już niestety tutaj usunąłem kilka itemów tych wcześniejszych, ale zrobiłbym tutaj chesta, tylko tak, żeby oni go... Albo dobra, tutaj zróbmy chesta i tutaj będziemy, stary, odkładać wszystkie rzeczy, jakie od nich dostaniemy i potem może rozdamy to ludziom na spawnie. Dobra, ważę cię, będę na odcinku. Okej, okay. Dobra, to właśnie tutaj. Pyk, dobra, wszedł. Prestiż bycia na odcinku. Tak, możemy lecieć dalej. Ej, w ogóle czekaj, bo musimy zrobić timeset 0, bo no tutaj nam się ciemno troszkę porobiło. Ile mamy garaży? Na razie otworzyliśmy 3 garaże. Mamy jeszcze 3, 4, 5, 6 garaży. Więc... Daj sekundę, bo słyszę zombiaka. Słyszysz zombiaka? Nieważne. Okej. Garaż numer 4. Okej, okay. I co teraz? Dam Shulkerboxa pełnego PRL za garaż. Gabryś, dobra. Set nederytowy, ochrona 4, naprawa niezniszczalność na całej zbroi 64 bloków emeraldów i 20 bloków diax. Nie no, naprawa jest droga chyba. No to powiem ci, że tutaj Vic jakby najlepiej chyba wypada do tej pory. Mm-hmm. Tak, bo tutaj Enchant, książka z Power 2, 20 diaktów i na sztabkę nederytu. Dużo rzeczy proponują. O kurcze. Naprawdę nie spodziewałem się, widzowie, szczerze mówiąc, że aż tyle będą proponować. Myślę, że to bardziej będą jakieś drobne diamenty, ale no jak chcą tak grubo lecieć, no to nie moja sprawa. To tak, ktoś pobije Vika. Ej, bo zacznę go klepać. No właśnie, ej, właśnie też o tym pomyślałem, że nie byłoby to w sumie fajne, gdyby zaczęli się pić. Byłoby śmieszne w sumie. No. Enchant książka z Power 2 plus 20 diaktów, jedną szapkę nederytu, stack lapizu, diakt łopata i tą butelkę jest 32 razy 4 golden apple. No stary, dobra, nie, ja powiem tak. Na razie wychodzi, dobra, ja biorę Vika. Też bym właśnie... I jak dla mnie to Vik, dawaj itemy. Dobra, on no, tutaj musi sobie wyjąć. O, zobaczmy, co ma w środku. A tutaj są jakieś chesty, okej, okay, więc tutaj chłopaki widzę, że na grubo chcą lecieć, jeżeli wchodzi o to wszystko. Dobra, to dawaj, no, dawaj wszystko? Dawaj tutaj, daj, gościu. Teraz przypomnijmy sobie, co on pisał? Set nederytowy, ochrona 4, niezniszczalność 3 na całej zbroi, 64 bloków emeraldów i 20 bloków diax. Zabrali mi 2 sety. A co z tymi emeraldami i diaxami? Halo, przepraszam. A, dobra, stary! Stack bloków emeraldów i 20 bloków diamentów. O jaj. Jezus, ile on to farmił? No właśnie, ja też nie wiem. Ile ci ludzie tu grają? No. To było wszystko? Czy jeszcze coś? Set nederytowy, spodnie i chest. Podobno mu zabrali. Nederytowe. No podobno mu zabrali, co nie zmienia faktu, że on ma... Wiesz co, ja nie wiem, jak ja mam sprawdzić, czy oni mu zabrali, bo w sumie to takie, wiesz, wierzenie na słowo, to nie wiem, czy chcę im wierzyć. No w ogóle jakoś nie chcę im wierzyć. Ale ej, naprawdę, oni tutaj się tak sobskiego wysypują. Dobra, czekaj. Zróbmy może tak, żeby on sam... Albo, czekaj, jaki chest? Chest plate. Klata. Jak pisze chest, no to chyba wiadomo, że chodzi o chest plate. Ale może nie gra po polsku. Może gra po polsku, sorry, to nie to pokolenie zapomniało, bo byśmy mieli tylko Minecrafta po angielsku. Znaczy ja dzisiaj mam po angielsku, jak widzicie. Ej, nie, no Minecraft był długo po polsku. Dobra, więc mamy całość, stary. Możesz otworzyć jego garaż. Oto twój garaż. Garaż, w którym, stary, szczerze mówiąc, dałem tylko stack bloków kwarcu, stack drewna i stack kobla. Jaki stack? Kilka staków tam jest. W tej jednym części jest. No to dobra, to kilka staków, ale na pewno nie ma nic ciekawego. W ogóle mu się to nie opłacało. Wik, co tam jest? O nie, on teraz będzie płakał. Oni się są wszyscy ciekawi. 64 drewna i 64 kwarcu. I 8 staków kobla. I to wyrzucił. Dobra, więc wchodź, Wik. No trudno, słuchaj, no czasem się poszczęści, a czasem się nie. Za 4 sety naprawdę, no dobra. O, pyk. No słuchajcie, o to chodzi, że jakby nie zawsze... Nie jest zawsze, on tutaj w ogóle to oddał, więc to dobra, oddamy tej potrzebującym czy coś. Nie zawsze trafiają dobre itemy. Kolejny garaż, hashtag 5. Oho, tutaj w ogóle dalej Gabri z Shulkerboxem pełnego pereł, okej. Okay. I buty nederytów za garaż 5. Set diax enchantowany, 4 bloki diax,
Okej, okay. Wiesz co? Wydaje mi się, że 24 emeraldy... To dużo. Dobra, stary, nie wiem, która z tych ofert wygląda ci na najlepszą aktualnie? Jak dla mnie, no to chyba, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że każdy tutaj by przyjął po prostu Shulker Boxa. No, jednak tak. Przenośna skrzynka to jest. Dobra, skrzynka. Dobra. To typamy Gabrysia, TP Gabryś. Dawaj itemy tego Shulker Boxa z tym. I buty, dobra, Shulker Box, perełki. Oto twój garaż! Dawaj, musisz mu otworzyć. Nie sprawdzasz tego, Shulker Boxa? Widzę, że są perły, widzę. No, nawet gdybym to był, na plus wyszedł. I tutaj, no niestety, jakby serio, co ja ci mam powiedzieć, Kapryś? No, to są wylicytowane właśnie rzeczy, nigdy Ender Chest, okej. Znisz, zobacz, czegoś nie ma, coś tam, a, to ty, kurde, kombinujesz rany czy tutaj. No dobra, jakby... Chciałem dać mu nadzieję, okej? Ej, słuchajcie, ja nie wiem, widzowie, piszcie, co uważacie o tych wszystkich losach aktualnie. Dobra, to jego możemy wpuścić z powrotem. Dzięki, nie ma sprawy, niech te melony ci służą. Ale te naprawdę barier bloki są takie wkurzające, nie? Runage? Strasznie. Są. Dobra. Szkoda, że ich nie widać, albo nie można jakoś tak przełączać. Gdzie EC? Ktoś ukradł Ender Chesta. Zaraz, ej, stary, ktoś nam ukradł Ender Chesta stamtąd. Dostał obsydian, prawdopodobnie. Dostał obsydian. No dobra. Dobra, to ja mi może tutaj postawię kolejnego. Tak. Teraz magazyn numer który? Numer 6. Dwa staki diaksów oraz dwa bloki nederytu. To przebi... Okej. Spokojnie, bo i tutaj się wysypują. Ojojoj. Jak tego? Nie, jak piszcie dwa razy. Jak ten będzie wywalę otwierany, to się... Antix, kurczę. Tego, jak ten będzie otwierany, to się odsuń. Czemu jak on będzie otwierany, to mam się odsunąć? Co się... To jest niespodzianką. Tam jest niespodzianka. Dobra. Dwa staki diaksów oraz dwa bloki nederytu. No dobra, to jest ciekawe. Elytra, koks i miecze. Ojojoj, szeregowy bober. Co jest w ogóle? Elytra. To pobije szeregowego bobera. Ciekawe, skąd to ma. Ciekawe, czy w ogóle to ma. Okej, Sebastian się podkręcił. Za magazyn numer 6. Dwa staki diaksów, dwa bloki nederytu i Shulker Box. Czyli dodał Shulker Boxa do oferty. Ale nie wiem, czy to jest więcej warte niż Elytra. Jak myślisz, Runage? Bo my tutaj musimy, wiesz, według jakoś... Jednak wolałbym Elytrę, można latać. Elytrę. Dobra, to szeregowy bober. Zapraszamy. Dawaj itemy. Król kretów mnie uderzył, jakie w ogóle skarże pyty. Oby się tego tam nie bili. A, Ender Chest, dobra. On sobie swój wyciągnął. Okej, i zobaczmy teraz tak. Potwierdźmy, czy wszystko się będzie zgadzało z... Dobra, jest miecz. Fire Aspect 2, Sharpness 5, Elytra, która jest całkiem w dobrej kondycji, stary. Ma Mending na sobie. O, kurde. I jeszcze jest Cox. Dobra, to jest jego magazyn tutaj, tak? Mhm, odsuń się. Dobra, tadam. I tutaj w tym magazynie był Shulker Box, kocioł i sponge. Więc to są rzeczy, które wylosował tutaj nasz gracz. No i zombiak. Tylko Shulker fajny w sumie w środku był. Ktoś zabił Gabrysia 3-3. Gabryś, zaraz go tepniemy i się dowiemy, kto zabił Gabrysia. O nie. Tutaj naprawdę są wkurzający czasem. Trudno jest taką chmarę opanować. No, jeszcze się klepią. Mogłeś wyłączyć tego. PvP, no. Ja go trafiłem przypadkiem, przepraszam. Kubolek, to jego przepraszaj. Nie mnie. Ciekawe, czy miał te itemy przy sobie. Nie, na podobno nie miał nic. Więc cóż, kolejny garaż. Jakie propozycje? Diaksowy set, 4 bloki diaksów, jedna spotka. Dobra, czyli tutaj trzeba będzie 64 bloków emeraldów i stack diaksów. Wik, czy on tyle tego ma? Przecież on wcześniej nie dawał przypadkiem? No dawał. Też chyba stack emeraldów, nie? Ale emeraldy jest łatwo teoretycznie zdobyć. No, więc... Jak się dłużej grało, to ma, to jest łatwiej. Dobra, więc to tutaj daje najlepszą ofertę. Najlepszą ofertę, jak dla mnie, to tutaj dał, nie wiem czy nie, It's Laughter czy Antix? Powiedz mi, który z nich? Antix czy It's Laughter? To jest jakby trudne w ogóle do wypowiadania wszystko. Ale Antix pisał w kilku wiadomościach. No, Antix jest wkurzający. No, sorry Antix, ale jesteś wkurzający. 64 bloków ME i stack diaksów. Dobra, to jest to. Kogo byś wybrał? Śmiało, star. Teraz ty powiedz. To według ciebie rzucił najbogatszymi itemami? Myślę, że Laughter. Laughter? Dobra. To typamy? Dobra. Dawaj itemy. Dobra, czyli dostajemy co? Sztabka Netherite'u, Power 2. No, ale możesz być, to ma najlepszą ofertę. No, byłoby łatwiej, panowie. Gdybyście tak nie spamowali, to no, na pewno by było łatwiej. 20 diaksów, 32 butle do enchantowania. I co tam jeszcze było? Stack lapizu, diaks łopata i tą X32, 4 Golden Apple. Dobra. Czy wszystko się... 4 Golden Apple, dobra, never mind. Oto twój garaż. Proszę bardzo. Oto twój garaż. Cudny. No, ma tutaj Elytrę, więc w sumie to... Warfit. W sumie to tak, to było warte, bo Elytrę ma gościu. A, wiecie, jakby dodałem Glowstone'a tak od siebie.
pierwsza elytra, nie Z. O nie, czy jak ja napisałem, że pieczęć zaczął i teraz będę myślał, że w tych kolejnych będą kolejne? By nie, dobra, nieważne. Dobra, wbijaj tam, gościu. I teraz ostatnie dwa garaże. Zakładam, że będą te same te. Dwa, 64 bloki emeraldu, stack diaksów, miecz ostrość 5, niezniszczalność 3, zaklęty ogień 2. To już jest ciekawa oferta. O, tutaj w ogóle Antich spróbuje nas jeszcze przekupić płytami muzycznymi, które też, jakby nie było, widzowie, są trudne nawet do zdobycia. Znaczy nie, jakbyś przesadnie, no nie przesadzajmy. Oczywiście mnie zaraz nie hejtowali, ale na pewno to jest coś unikatowego. No, musi szkielet zabić creepera, nie? No tak, chyba tak, tak. Jak dla mnie, to tutaj Vic ma chyba najlepszą ofertę. Tak. Dobra. Chociaż te płytki też do mnie tak przemawiają. Dałbym mu szansę. Pytanie, jakie ma płytki? O, możesz zapytać. Może ma te badziewne, to wtedy nie. Nie, po prostu zobaczymy, kto przebije Vika. Za garaż numer 8 daje 2 staki diaks i seta naderytowego. No to chyba lepiej w sumie, nie? 63 diaksy jednak. To wszystko i 63 diaksy. Dobra, to tepamy Vika. Proszę bardzo, Vic ma opcję. Czekam na itemy. Dobra. Stack emeraldów, dużo diaksów, blok nederytowy i... Aha, no tak, bo dostałem diaksa. Więc co, chyba możemy otwierać... Czekaj, czy na pewno? Pewnie się, ty zbierasz fanty. No właśnie, 64 bloki emeraldu, stack diaksów, mieć ostrość 5, niezniszczalność, zaklęty ogień. Dobra, jest git. Jest git. Uwaga, otwieramy garaż. A w garażu po prostu minecarty i dosłownie nic w nich nie ma, więc... Czy Wiki ma przypadkiem wcześniej też strzela się diaks? Tak jest. A nie, bo ja tam dałem diaksy, no tak, no faktycznie, więc wymienił swój stack diaksów na 14. Czy to jest okazja? No, nie wydaje mi się. I uwaga, uwaga! Ostatni magazyn! Totalnie ostatni. Oho. Jakie oferty będą teraz? To mnie ciekawi. Dwa staki diaks. Dwa staki diaksy, ten nederytowy, 20 refów i perły. Okej, okay. Shulker. O, tutaj widzę, że dwie osoby chcą dać Shulkera. Może niech połączą. Sebastian na razie, Shulker i stack diaksów, dobra. No i ja myślę, że tutaj jakby Sebastian oferując Shulkera i stack diamenta, chociaż to jest full killów. Nie, to stack diamentów jest lepszy niż full killów. O, dorzucił blok nederytu. Ja im może chwilę, niech się licytują. Dobra, Shulker box i stack diaks i blok nederytu. Dajcie, kto da więcej. Okej, okay. Kto przebije Sebastiana? Szybciutko, no. Aktualna oferta to Shulker plus stack diaksów plus blok nederytu. No i chyba wydaje się, że Sebastian będzie szczęśliwcem, który chyba kupił już drugi garaż, z tego co się orientuje, chyba. Tak, tak jak chyba Vic. Kubolek go przebił. Dwa staki diaksa, setę nederytowego, właśnie ref, perły nederyt i to daje jeszcze jedzenie. Nie, ja bym jednak wziął Sebastiana. Ja ta, no. Jednak Shulker. A teraz dwa bloki nederytu Sebastian chce dać, dobra. O, śmiesznie. Oj, o nie, dobra. Sebastian, najlepsza oferta na to wychodzi. Czemu nie mówią, że ten go przebił? Słuchajcie, widzowie, jak byście potem się głosili w komentarzach, że ktoś dał więcej, a ktoś mniej i tak dalej, to pamiętajcie, że trudno jest to wyliczyć wszystko i my to po prostu na oko bierzemy, kto da więcej. Dawaj itemy. Aha, ender chest. Dobra, masz ender chesta. Mam pomysł na kolejnego tego. Jakbyś kolejną ten robił. Wojny garażowych. No dobra, to stary, powiesz mi po odcinku. Dobra, więc mamy wszystko i uwaga, co jest w ostatnim garażu, Runage? Proszę cię bardzo, chodź tu. Proszę cię, byś czynił honory, co znajduje się w środku. A w środku znajdują się rzeczy takie jak elytra. Elytra się znajduje, znaczy elytra, co ja gadam. Boże, trójząb, sorry, przegrzało mnie już od światła. Trójząb i glony, więc to jest twoja wygrana, mordo. Zepsułeś moje otwarcie, chciałem powoli otwierać. Dobra. Więc słuchajcie, widzę, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie, co uważacie o tej serii. Myślę, że było naprawdę fajnie i było bardzo śmiesznie, więc subskrybujcie, lajkujcie. 10 000 w górę, to od razu kolejny odcinek z wojen garażowych i tymczasem do jutra. Cześć.